Witajcie, z tej strony Onuj 2. Wynik sobotniego meczu, który no dla was, zarówno dla was, jak i dla mnie miał miejsce wczoraj, spowodował, że z posady trenera Korony odsunięty został, choć tak naprawdę został zwolniony, trener Leszek Ujrzyński. Myślę, że to jest dobry moment, żeby podsumować to, jak wyglądała Korona pod jego rządami, czy pod jego trenerstwem, po prostu w momencie, w którym trenował, a trenował prawie rok. Zatem myślę, że po prostu podsumuję pokrótce jego osiągnięcia. Porównam do pozostałych trzech trenerów, którzy zostali zwolnieni w Ekstraklasie w obecnym sezonie oraz powiem, czy to ma jakąś szansę na sukces. Zatem, jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zostać na dłużej, zapraszam do subskrypcji, ponieważ cel 100 subów do końca roku, mimo że ostatnim czasem straciłem dwie subskrypcje, no to mam nadzieję, że się uda. Oczywiście, czasu coraz mniej do końca roku, ale myślę, że jest jakaś szansa. No, nie bez waszej pomocy. Zatem, nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Dnia 29 października 2022 roku został rozegrany mecz Korony z Piastem Gliwice. Mimo prowadzenia 1-0 po pierwszej połowie, mecz skończył się ostatecznie wynikiem 1-1, co spowodowało odsunięcie, a de facto zwolnienie Leszka Ujrzyńskiego z posady trenera drużyny z Kielc. Zatem myślę, że podsumowanie jest jak najbardziej na miejscu, tak jak wspominałem. Jest to czwarte zwolnienie w tym sezonie. Oczywiście nie liczę tych przedsezonowych, tylko liczę już stricte po rozpoczęciu sezonu. Pierwszym zwolnionym trenerem był Tomasz Kaczmarek w Lechii Gdańsk. Później, i to miało miejsce 1 września. Później wszystkie zwolnienia już miały miejsce w październiku. 11 października zwolniony został Wojciech Łobodziński z Miedzi Legnica. 27 października z Piasta Gliwic został zwolniony Waldemar Fornalik. No i teraz 29 października został zwolniony Leszek Ujrzyński z Korony Kielce. Jak to wyglądało w przypadku pozostałych trenerów? Tomasz Kaczmarek i Wojciech Łobodziński są do oceny już, no, przepraszam, nie oni, tylko ich następcy, czyli oczywiście odpowiednio Marcin Kaczmarek i Grzegorz Mokry. Źle popatrzyłem w tabelce. Ponieważ oni rozegrali już kilka spotkań. Aleksander Wukowicz debiutował w meczu z Koroną na ławce trenerskiej Piasta Gliwice, zatem jeden mecz remis jest jeszcze nie na miejscu do oceny. Co do Marcina Kaczmarka, pozwolił Lechii wrócić do gry. Teraz w tym momencie traci 2 punkty do bezpiecznego miejsca, czyli do Piasta Gliwice właśnie. Zatem możliwe, że uda się im udźwignąć jakby ta sytuacja, która wcześniej była, ten kryzys i wyjść z tego miejsca. Gorzej jest w przypadku Miedzi Legnica. Grzegorz Mokry nie wprowadził rewolucji jakiejś w przypadku punktów Miedzi, bo drużyna z Legnicy w tym momencie zamyka tabelę i traci 7 punktów do strefy bezpiecznej. Zatem myślę, że oczywiście Miedź ma mecz zaległy, tak jak Lechia, ale no to dalej raczej bym powiedział, że to nie będzie miało znaczenia, bo oba mecze są do rozegrania takie, że i tak ich zmiecie. Co do drużyn Korony i Piasta. Piast, no tak jak mówię, pierwszy mecz dopiero pod wodzą Aleksandara Wukowicza. Udało im się wrócić po meczu, w sensie w meczu z 0-1 na 1-1. Zatem pierwszy punkt. Oczywiście sam mecz miał wiele ciekawych sytuacji, ponieważ Aleksandar Wukowicz grał w Koronie przez kilka lat. Zagrał przeciwko swojemu byłemu trenerowi. Tutaj kończył karierę, w sensie tutaj w Kielcach. Także myślę, że generalnie miał sporo związków z Kielcami właśnie i mimo to nie udźwignął to w takim sensie, nie przytłoczyło go, o to chciałem powiedzieć, nie przytłoczyło go to, nie miał jak widać udało mu się mimo tej jakiejś presji, którą próbowały nakładać media, udało mu się to udźwignąć i po prostu wywieźć punkt, jakże cenny. A jakże kosztowny w przypadku Korony, a może bardziej samego Leszka Jeżyńskiego, bo w przypadku dalszej gry Korony to jeszcze zobaczymy. Przecież cała runda wiosenna jeszcze przed nami. Zatem podsumowanie gier Leszka Jeżyńskiego, które prowadził. Leszek Jeżyński poprowadził oficjalnie 33 mecze, to jest według Transfermarktu.
Po raz pierwszy zasiadł w rundzie wiosennej sezonu 21-22 w meczu domowym ze Stomilem Olsztyn. Od tego momentu Korona przegrała 3 spotkania w pierwszej lidze na połowę sezonu. Prawie że widzę, bo dokładnie na spotkanie 14 przegrała 3. Ale były to ważne porażki, bo, znaczy dwie porażki były ważne, a trzecia to była kompromitacja. Mianowicie 1-2 z Arką, 1-3 z Odrą i 1-2 z GKS-em Katowice. Oczywiście były też ważne zwycięstwa, między innymi z Resowią, pod Beskidziem, gdzie wrócił Jacek Kiełb, czy Widzewem i to w Łodzi, co może napawać optymizmem przed pojedynkami bezpośrednimi w Ekstraklasie, ale do tego jeszcze czas, bo najpierw jest jeszcze mecz z Lechem, oczywiście w przyszłym tygodniu, później dopiero jest mecz z Widzewem i to w Kielcach. Zwłaszcza, że Widzew spisuje się rewelacyjnie w tym sezonie. Potem po 14 kolejkach pierwszej ligi, gdzie poza 3 porażkami miał 6 remisów, a zatem z tego co liczę to jeszcze 5 zwycięstw, 5 zwycięstw, przyszły mecze barażowe, półfinał, finał, bo Korona zajęła 4 miejsce. Udało się, 3-0 z Odrą, 3-2 z Chorobrym Głogów, gdzie ten mecz z drużyną z Dolnego Śląska będzie wspominany dość długo pewnie, zwłaszcza bramka Jacka Kiełba w dogrywce w 119 minucie, tudzież w 118 czy w 120, bo też różnie to w różnych mediach jest inaczej. Była euforia, był optymizm, zwłaszcza po meczu pierwszej kolejki z Legią Warszawa. Mimo, że Korona nie zagrała najlepiej jak się dało, to remis z Legią Warszawa był już optymistyczny. Wiadomo, mecz w Kielcach, ale jak się potem okazało, to mecz w Kielcach to jest właśnie gorzej niż mecz na wyjeździe. Ale potem przyszła oczywiście porażka z Krakowią, 2 zwycięstwa z rzędu, a zatem wygrana ze Śląskiem i z Lechią. Wygrana ze Śląskiem jest w tym momencie ex aequo drugą najwyższym zwycięstwem Korony w lidze w tym sezonie. Jednym z 4. Dobrze liczę? Czy z 3? Jeden z 3, przepraszam, bo było zwycięstwa ze Śląskiem, Lechią i Radomiakiem, czyli derby. I właśnie w derbach ostatnie zwycięstwo padło na rzecz Korony i był to 27 sierpnia 2022 roku. A zatem 3 miesiące. Dwa miesiące, nie 3, 2. Trochę ponad 2 miesiące minęły od ostatniego zwycięstwa Korony w lidze, bo w pucharze to dokładnie dzisiaj mija 2 miesiące. 30 sierpnia 2022 roku Korona po raz ostatni wygrała oficjalny mecz. Puchar Polski, pierwsza runda ze Stalą Rzeszów w porzutach karnych. Później przyszły bardzo dotkliwe porażki, m.in. ze Stalą Mielec, Jagiellonią czy Górnikiem Łęczną w pucharze. Oczywiście remis z Miedzią Legnica też był takim... Do Legnicy jechali po zwycięstwo, nie wyszło. Z Piastem to samo. Z Zagłębiem okej, okay. Wtedy nie było faworytem Korony. Z Wartą w 5. kolejce też była Korona raczej faworytem, bo wtedy Korona była jeszcze wysoko. A właśnie od tej 5. kolejki zaczęło się powoli to sypać. Bo wiadomo, porażka z Krakowią to jeszcze dało się wytłumaczyć, ale z Wartą Poznań to już po prostu bezsensowna czerwona kartka, chociaż dla mnie tam nie było czerwonej kartki dla Saszy Balicia. Ale no to była kartka, potem był rzut karny i Korona nie potrafiła odpowiedzieć na to uderzenie. Notabene po rzucie karnym przegrała też mecz, w którym była skazywana na absolutne pożarcie, czyli mecz z Rakowem Częstochowa, co jest też bardzo ciekawą sytuacją. Dobra, nie będę opisywał już tak dalej swoich tych wrażeń po każdym z meczy, bo oglądałem znaczną większość meczy ligowych, pucharowego z wiadomych względów nie obejrzałem pierwszej rundy, bo jak ktoś nie wie, to dlatego, że Polsat stwierdził, że nie będzie transmitował praktycznie żadnego meczu pierwszej rundy, wytransmitował chyba 3 mecze. W drugiej rundzie nie wytransmitował 3 meczy, ale wytransmitował mecz Korony. Właściwie nie Polsat, tylko Łączy Nas Piłka. Wyglądałem tam, no i po prostu Korona gra tam fatalnie. Dobra. Podsumowując, Ojrzyński poprowadził Koronę w 33 spotkaniach, 11 zwycięstw, 10 remisów i 12 porażek. Ale w Ekstraklasie to są tylko 3 zwycięstwa, zatem no nie był najlepszy to wynik, zwłaszcza, że mamy 15 kolejek.
Oczywiście do zwycięstw dokładają się dwa barażowe, zwycięstwo w pierwszej rundzie Pucharu Polski, także średnio też to trochę inaczej wychodzi. Bramki prawie równo, 50 do 52. Sporo bramek, jak na 33 mecze, to jest średnio ponad 3 bramki na spotkanie pod wodzą Leszka Ojrzeńskiego. Nie, obawiam się tylko, że Transfermarkt liczy bramki jako też rzuty karne strzelone w serii rzutów karnych pomiędzy Koroną a Stalą, ponieważ tu jest wynik 10 do 9 według Transfermarktu, a wiadomo, że wynikiem było 3 do 3. Także to też jest ważna kwestia, że ten bilans bramkowy tak naprawdę może być odjęty, powinniśmy chyba go odjąć jeszcze przez te rzuty karne, czyli po prostu był zamiast minus 2 to minus 3. Także nadal to jest w miarę ok. Punkty zdobyte 43 i tu absolutnie nie mam pojęcia, czy liczy mecze pucharowe i czy liczy mecze barażowe. Średnia punktów na mecz, tutaj tą samą uwagę daje 1-3 punkta na mecz. No wynik średni, oczywiście w Koronie, w Ekstraklasie był jeszcze niższy, bo na 15 spotkań punktów 13, zatem nie mniej niż 1 punkt na mecz. To jest wynik już bardzo zły. Zatem nie dziwmy się też, że w końcu zarząd Korony postanowił zwolnić Leszka Ojrzeńskiego. Mówiło się o tym, że straci posadę już po Rakowie. Tutaj jednak myśleli trochę, bo nie była to kompromitacja w meczu w Częstochowie, zatem zostawili go na ten jeden mecz, gdzie miał proste zadanie – wygrać. Nie udało się to, dlatego został odsunięty na mecz w Poznaniu. Koronę prowadzić będzie asystent Kuzera, zatem zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy jestem optymistycznie nastawiony do tego, jak to może wyglądać przy nowym trenerze, nawet jeśli to nie będzie Kuzera w przyszłości, tylko będzie jakiś nowy trener? Patrząc po Lechii, myślę, że tak. Jeśli bym patrzył na Miedź Legnica, to bym powiedział nie. Jeśli bym patrzył na Piasta, to bym powiedział dajmy czas. Zatem zależy to od punktu widzenia, zależy to od drużyny, zależy to od chęci, zależy to od celu. Bo o ile Lechia celem miała nie utrzymanie się, tylko walka o wysokie miejsce, o tyle Miedź miała cel utrzymać się. I taki sam cel będzie miała Korona. Miała przed sezonem, będzie miała teraz i jeśli tego celu nie wykona, to może być nieciekawa sytuacja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Moim zdaniem, jeśli bym powiedział, jeśli by zwolnili Ojrzeńskiego po meczu z Rakowem, to bym powiedział, że niezasłużenie. W sensie niezasłużenie w tym momencie, bo Korona nie zagrała tragicznie, tak jak w meczu w Białymstoku z Jagiellonią. Oczywiście chodzi mi o drugą połowę, bo pierwsza połowa była nawet okej. Nie zagrali tak fatalnie jak druga połowa z Pogonią Szczecin, czy pierwsza, kurde, teraz nie pamiętam, ale któraś z połów z Pogonią Szczecin była tragiczna. Ogólny mecz z Wartą Poznań, mecz z Krakowią był słaby, z Legią, no według mnie był ok, ale niektórzy też powiedzą, że był słaby. Mecz z Miedzią Legnica, no to taki wyszarpany remis. Porażka ze Stalą, jest to już w ogóle, już wspomniałem Puchar, gdzie w ogóle to jest kompromitacja. Porażka z Górnikiem Łęczna, który też był w kryzysie. W pierwszej lidze zajmowali miejsce gdzieś w dole tabeli. Zatem tak jakby to było po Rakowie, to bym uznał, że niezasłużenie w danym momencie, ale po Piaście uważam, że to miało miejsce w odpowiednim czasie. Ponieważ to był jakby mecz o posadę i nie oszukujmy się, tutaj raczej dużo osób to powie. Zatem uważam, że słusznie postąpili. Kto będzie nowym trenerem? Póki co jeszcze plotek nie ma, bo raczej Kuzera dogra, jako, w sensie no, będzie trenował na dwie kolejki następne Koronę, czyli na mecz w Poznaniu z Lechem i w Kielcach z Widzewem, a później na rundę wiosenną i od starcia na Łazienkowskiej w Warszawie zacznie albo Kuzera rundę wiosenną, albo jakiś inny trener pracę w Koronie. Bo wiadomo, to jest oficjalny pierwszy oficjalny mecz, bo nie ma pucharu. A taka też ciekawostka, tak już na końcówkę, zatem jak ktoś już chce iść, no to do zobaczenia. A jak ktoś jeszcze chce posłuchać tą krótką ciekawostkę, to powiem tylko, że mecz z Piastem miał oprócz samego Wukowicza kilka innych smaczków, między innymi to, że
Piast w pucharze zagra z Górnikiem Łęczna, czyli drużyną, która pokonała Koronę Kielce. Czyli teoretycznie, gdyby Korona awansowała, to mogłaby zagrać z Piastem Gliwice. Znowu. W pucharze tym razem. A co ciekawe, Piast wygrał z kolei ze Stalą Mielec, która pokonała Koronę, gdzie Stal Mielec nie grała dużo lepiej o Koronę. Zatem to też jest bardzo ciekawa sytuacja. Oczywiście też ciekawa kwestia, że Włókowicz zakończył karierę w Kielcach, a niecałe pół roku później Ojrzeński został zwolniony z Korony, bo to tak wyglądało, 2013 rok. Zatem naprawdę smaczków było sporo z tego meczu, mimo że tak naprawdę to nie był jakiś oczywisty mecz. To nie był mecz derbowy z Radomiakiem. To nie był mecz z krakowską drużyną, ani z Motorem Lublin. Zatem to jest naprawdę ciekawa sytuacja. No, Krzonie wspominam, bo meczem z Krzotą mogę pójść na Szczepaniaka, co najwyżej. I to raczej przez dużą ilość lat się nie zmieni. Trzymajcie się, do następnego i cześć.